Wojna tak trafnie dzieli twój grzech na pół. Polskie kino po latach posuchy ma się coraz lepiej. Na dowód tego polecam dwa filmy z zeszłego roku. Filipa i Kosa, które wyniosły polską kinematografię na level światowy. Do wspomnianej dwójki doszlusował właśnie film Biała Odwaga Marcina Koszałki, czyli historia dwóch podhalańskich rodów wystawionych na tragiczną próbę podczas niemieckiej okupacji. Mamy przedwojnie, czyli końcówkę lat 30. na Podhalu. Jędrek Zawrat, Zordon aka Filip Pławiak, utalentowany taternik, potomek znamienitego góralskiego rodu, żyje na krawędzi. Nasz neoromantyk wybiera najtrudniejsze drogi górskie, ale nie tylko, bo nawet gdy kocha, to kocha na zabój. Jego wybranką jest cudna Bronka, w tej roli Sandra Drzymalska. Jednak na skutek rodzinnych układów ręka dziewczyny zostaje oddana jego starszemu bratu, pozytywiście Maćkowi. W tej roli Julian Świerzewski. Upokorzony Andrzej porzuca rodzinną bacówkę, by szukać zapomnienia wśród krakowskiej bohemy. Tam poznaje niemieckiego alpinistę i naukowca eugenika Wolframa. W jego rolę wciela się Jakub Gierszał, który wierzy, że górale pochodzą od starogermańskiego plemienia Pragotów. Wybucha wojna. Praktycznie z dnia na dzień, a siejący terror Niemcy oferują podhalańczykom układ. Maciej Zawrat odrzuca tę propozycję, natomiast o dziwota Andrzej idzie na współpracę. Ma cichą nadzieję na być może odzyskanie ukochanej, a na pewno na ocalenie społeczności przed niechybną zagładą. Dwaj bracia zostają zmuszeni do najtrudniejszych wyborów. Staną do siebie na kontrze po przeciwstawnych stronach konfliktu. Konfliktu, który zadecyduje o ich losach, ale też o przyszłości całego regionu i góralskiej społeczności. To tyle, jeśli chodzi o spoilerowanie. Sorka. Suma summarum. Postaci w tym filmie są wyraziste, mają mega czytelne motywacje, choć niekiedy trudno jest uwierzyć w przemianę starszego z braci Maćka. W uproszczeniu zgoda, że wojna odwraca losy bohaterów, burzy porządek. Trudno jednak uwierzyć, że tak diametralnie zmienia charaktery czy ludzkie DNA w reakcji na wojenną krzywdę. Brawa za sekwencję otwierającą filmu. W preludium na ekranie widzimy przegląd fotografii górali, co sugeruje paradokumentalny charakter historii. Uwiarygadnia ją, a zarazem w bardzo efektowny sposób wprowadza na ekran głównego bohatera Andrzeja. Fabularnie Koszałka idzie jednak trochę na skróty. Można odnieść wrażenie, że autor chciał pokazać zbyt dużo, biorąc na tapet cały okres wojenny. Całą wojnę, której mroczny cień jest tu ledwie zarysowany. Tym niemniej, słuchajcie, film jest doskonały technicznie, zdjęcia gór są znakomite, jest brawurowo zagrane, a na koniec łezka w oczu wokół się kręci nad niedolą bohaterów społeczności całego kraju, ale i ludzkości. Film wchodzi na ekrany 8 marca. Jest to pozycja obowiązkowa. Do kina marsz. Ja nazywam się Radomir Rek. Do zobaczenia na wielkim ekranie.